Weronika Castro i Ignacio López Tarso w filmie Prawo do narodzin. W pozostałych rolach. Quiero verte entre mis brazos y con mi amor calmar tu llanto. Ven, quiero tenerte junto a mí. Ven, que hay un lugar que es para ti. Eres como un sueño que el amor me dio en un beso, la semilla de un cariño. Como no hay otro en este mundo, quiero estar siempre a tu lado y descubrir cada mañana despertar. Według powieści Feliksa Kaineta Prawo do narodzin. Adaptacja. Zdjęcia. Reżyseria Raul Araiza. Produkcja. Jestem do twojej dyspozycji. Co to za pilna i ważna sprawa, o której chciałeś rozmawiać? Chodzi o młodego lekarza. Poznałem go niedawno. Nazywa się Alberto Limonta. Alberto Limonta? Mieszka tu, w Veracruz. Nie słyszałem tego nazwiska. Był moim uczniem? Jest w Veracruz od niedawna. Studiował w stolicy. Pracuje jako lekarz w szpitalu opieki społecznej. W czym mogę mu albo wam pomóc? Gdy ostatnio widzieliśmy się, wspomniał pan o zamiarze sprzedania gabinetu wraz z wyposażeniem. To prawda, ale byłem tak zajęty, że nic nie zrobiłem w tym kierunku. To świetnie się składa, bo chciałbym go odkupić. Ty? Tak, dla tego lekarza. Nie rozumiem. On chce go kupić? Ja dla niego. Nic nie rozumiem. Nie mogę udzielić panu wszystkich wyjaśnień, jak nakazywałaby to nasza przyjaźń i szacunek, jakim pana darzę. Jednak śmiem prosić, by mi pan zaufał i odsprzedał najbardziej renomowaną prywatną praktykę w tym mieście dla doktora Limonty. Co cię łączy z tym człowiekiem? To bardzo zacny człowiek o nienagannej opinii. Może pan poprosić o referencję osoby, które go znają. Jestem pewien, że mają o nim jak najlepsze zdanie. Jest w Veracruz od kilku tygodni, a już zdobył bardzo dobrą opinię wśród tutejszych lekarzy, nawet tych najlepszych. Dzięki swoim kwalifikacjom i zdolnościom, przede wszystkim w chirurgii, i powtarzam, jest to poważny i uczciwy młodzieniec. Jeśli ty tak twierdzisz, to wierzę. Ale nie odpowiedziałeś, co cię z nim łączy. Podziwiam go i szanuję. Jego największym pragnieniem jest posiadanie prywatnego gabinetu, ale istnieje problem. Jaki? On nie ma pieniędzy. Żyje z państwowej pensji i zakochał się w Amelii Montero, którą pan zna. Koleżanka Krystyny? Wie pan, doktorze, miłość nie lubi czekać. Alberto i Amelia chcą się pobrać pod koniec roku, co może zahamować jego karierę. Dlatego gdyby pan się zgodził na odsprzedanie gabinetu, chciałbym pana prosić, by zgodził się pan być wspólnikiem. Wspólnikiem w czym?
Powiedziałbym doktorowi Limoncie, że pan nie rezygnuje z praktyki, ale względy osobiste i zdrowotne nie pozwalają panu na prowadzenie jej. Że odstępuje mu ją pan z pełnym wyposażeniem i wszelkimi dochodami. W przyszłości, kiedy Alberto poza utrzymaniem pana pacjentów zdobędzie własnych i dorobi się, powiemy, że zdecydował się pan sprzedać gabinet, a wtedy będzie mógł go kupić za własne pieniądze. Co pan na to? Pomoże mi pan? Zrobię to, jeśli odpowiesz na moje pytanie, które sformułuję inaczej. Czy Alberto Limonta jest twoim synem? Nie musisz odpowiadać. Wyraz twojej twarzy mówi sam za siebie. Doktorze, muszę mu pomóc. Gdyby pan wiedział, ile on wycierpiał, żeby zdobyć dyplom lekarza. Życie w dużym mieście jest ciężkie, a ten biedny chłopak, wychowywany przez kobietę, która podejmowała się najcięższych prac, żeby przeżyć i zapewnić mu wykształcenie, mimo wszystko, nie musisz więcej mówić. Klasyczna historia kobiety porzuconej z małym dzieckiem. Rozczarowałeś mnie, Jorge Luisie. Jak mogłeś? Gdybym znał miejsce ich pobytu, pośpieszyłbym z pomocą. Dopiero teraz się dowiedziałem. Teraz go poznałem. Zgoda. Sprzedam ci gabinet na proponowanych warunkach. Ale najpierw muszę poznać tego młodzieńca. Zrozum, odstępuję moją praktykę, miejsce, na którego renomę uczciwie i rzetelnie pracowałem całe życie. Chciałem ją odstąpić, ale nie pierwszemu lepszemu lekarzowi. Obawiam się, że miłość ojcowska może okazać się ślepa. Muszę poznać tego chłopaka, porozmawiać z jego nauczycielami i lekarzami, którzy go znają. Jeżeli jest tak, jak mówisz, jeśli spełnia wymagania jako przyszły właściciel gabinetu, dobijemy interesu. W przeciwnym wypadku nie. Jestem pewien, że nie będzie problemów. Kiedy chce pan go poznać? Jak najszybciej, choćby dzisiaj wieczorem. Sam zasięgnę o nim języka u kolegów. Tymczasem nic mu nie wspominaj o planach, bo może nie zdecyduje się na sprzedaż. Nie wolno rozbudzać płonnych nadziei. Jak pan sobie życzy? Możemy się umówić u mnie w domu? O 9:00. Może być? Oczywiście. Dziękuję bardzo, doktorze. Jorge Luis? Słucham. Niczego nie obiecuję. Obiecał pan pomóc. To bardzo wiele.
Jorge Luis. Powiedz mi jedno. Ten chłopak jest podobny do ciebie? Nie, do matki. Na szczęście. Do zobaczenia wieczorem, doktorze. Do wieczora. Masz dzisiaj dyżur? Nie, ale nie mogę się z tobą spotkać. Ojciec chce cię poznać. Wypadło coś nieprzewidzianego. Profesor Armenteros zaprosił mnie na kolację. Znowu? Chce mnie komuś przedstawić. A spotkanie z twoim ojcem nie było pewne. Możemy je przełożyć? Oczywiście. Komu chce się przedstawić profesor Armenteros? Nie wiem. Powiedział, że to ważne. Musisz więc iść. Nasze sprawy mogą poczekać. Cieszę się, że profesor Armenteros interesuje się tobą i twoją karierą. Chyba urodziłem się pod szczęśliwą gwiazdą. Armenteros nie jest pierwszą osobą, która mi pomaga, nie? Pewien człowiek zaopiekował się moją matką i mną, gdy byłem bardzo mały. Nie za dobrze go pamiętam, ale dzięki niemu mogłem rozpocząć naukę. Wierzysz w przeczucia? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Ja wierzę i czuję, że dzisiejszy wieczór będzie dla nas bardzo ważny. Dlaczego? Przeczuć nie można wyjaśnić, ale jeśli profesor Armenteros tak nalega, musi chodzić o coś dobrego. Zadzwoń do mnie po spotkaniu. Na pewno skończy się dosyć późno. Nie wypada dzwonić po 9 wieczór. Masz rację. Spotkajmy się jutro rano, zjemy śniadanie i wszystko ci opowiem. Co ty na to? Zgoda. Przyjdę wcześniej do szpitala. Twoje wczorajsze złe samopoczucie. Powiedziałaś matce przełożonej, że to nerwy. Skłamałaś. Znam te objawy. Mój mąż je miewał. To serce. Prawda? Tak. Ale nie mów o tym nikomu. Czyżby w domu o niczym nie wiedzieli? Wie tylko wuj Alejandro, który odkrył schorzenie. Powinnaś poinformować rodziców i siostrę Amparo. Musisz o siebie dbać. Nie chcę martwić rodziny ani rezygnować z pobytu w klasztorze. Nie rozumiem twojego postępowania. Chcesz zrobić z siebie męczennicę? Myśl, co chcesz, ale błagam, zachowaj to dla siebie. W porządku. Co mnie to obchodzi? Gdyby cię to nic nie obchodziło, nie rozmawiałabyś na ten temat. Co u dzieci? Zostało dwoje. Pozostałe poszły do adopcji. Nie do wiary, ile ludzi chce mieć dzieci. Gdyby wiedzieli, w co się ładują. To jak los na loterii. Ale pomyśl, jak smutno jest żyć i umierać w pustce. Lepiej poświęcić się wychowaniu dziecka, nawet jeśli okaże się niewdzięcznikiem. Dlaczego to mówisz? Tak myślę. Gdyby to była prawda, wyszłabyś za mąż. Miałaś w kim wybierać. Jorge Luis Armenteros, potem bogaty właściciel ziemski. Zadziwiające. Skąd ty tyle o mnie wiesz? Z nim chciałaś mieć dzieci? Nie mówmy o tym, to zbyt bolesne. Dla mnie też. Dobrze, wracam do dzieci. Cuando
Kiedy wróciliście? Niedawno. Rozpakowałam rzeczy i natychmiast do was przyszłam. Ricardo został jeszcze w stolicy, ma tam jakieś interesy. Wróciłaś sama? Ricardo przyjedzie pod koniec tygodnia. Co słychać, córeczko? Jak podróż? Dobrze. Wróciłaś bez męża? Przyjedzie w sobotę. Gdzie Krystyna? Powinna wrócić lada moment. Czy o tej porze nie powinna wrócić na obiad? Krystyna ma chłopaka. Chłopaka? Czasami przychodzi po nią do szkoły i wtedy wraca nieco później. Zaraz będzie. Jak to wraca nieco później? Ma adoratora. Kim on jest? Nie znasz go. To chłopak ze stolicy, mieszka w Veracruz od niedawna. Dobrze ułożony, miły. Gdy wychodzą razem, zawsze prosi o pozwolenie. Tego by brakowało, żeby nie prosił. Dziwi mnie, że podczas mojej nieobecności wyraziliście zgodę na związek z kimś, kogo nie znamy. Wyjaśnijmy coś. Pozostawiłaś Krystynę pod naszą opieką i na naszą odpowiedzialność. Doskonale wiemy, co robimy. W porządku. Kim on jest? Nazywa się Osvaldo Martinez. Jego ojciec prowadzi poważne inwestycje w porcie. Zobaczysz, że ci się spodoba. Mamo, cieszę się, że cię widzę. Szkoda, że nie mogę powiedzieć tego samego. Dlaczego? Chodzisz z chłopakiem, którego nie znam? Poznasz go, jest przyzwoity, mam pozwolenie dziadków. Słyszałam, ale znasz mnie i wiesz, co myślę. W twoim wieku nie wolno ci tracić czasu na romanse. Zapewniam cię, mamo, nie musisz mnie zapewniać. Spakuj swoje rzeczy, wracamy do domu. Dobrze. Powinnaś być bardziej wyrozumiała. Jesteś zbyt surowa. Stosuję twoje metody. Czyżbyś zapomniał, jak traktowałeś Marię, Elenę i mnie, gdy byłyśmy w wieku Krystyny? Nie zamierza pan zajmować się chirurgią? Czym w takim razie? Chciałbym być lekarzem ogólnym, a jeśli interesują pana szczegóły, w przyszłości pragnę się zająć problemem eksplozji demograficznej w naszym kraju. To bardzo poważny problem. Najbardziej niepokoi mnie kwestia nieodpowiedzialności rodziców, którzy płodzą dzieci w momencie uniesienia, a potem je porzucają. Przerażające. Nieraz to widziałem, a nawet odczułem na własnej skórze. Chciałbym zająć się tym zagadnieniem z medycznego punktu widzenia i wykorzystać moją wiedzę tak, żeby ludzie przestali płodzić niechciane dzieci. Jeśli mi się to choć w części uda, będę uważał, że spełniłem misję. Niepojęte, żeby w dzisiejszych czasach, przy postępach medycyny i możliwościach uniknięcia niepożądanej ciąży, istniały samotne matki i nieobliczalni ojcowie, dla których jedynym sprawdzianem ich męskości jest ilość potomków, których niejednokrotnie nawet nie znają. Myślę, że dr Limonta ma rację. Powinniśmy mu pomóc. Ja już podjąłem decyzję. Doktorze Limonta, spotkałem się z panem, aby zaproponować panu objęcie poza pracą w szpitalu mojej prywatnej praktyki. Nie wypada mi o tym mówić, ale sam się pan przekona, że jest to jeden z bardziej renomowanych gabinetów w mieście. Objąć pana praktykę? Nie rozumiem. Ze względu na stan zdrowia zmuszony jestem wycofać się z pracy na 2-3 lata, a nie chcę likwidować gabinetu ani go sprzedawać. Jest kompletnie wyposażony i gdyby zechciał pan w nim pracować, na jakich warunkach? Cały dochód dla pana. Po prostu nie chcę go likwidować. Za kilka lat obejmę go z powrotem. Doktor Sierra nie proponowałby tego nikomu, ale mówiłem mu o tobie i zapewniłem, że zasługujesz na zaufanie.
Jestem niezmiernie wdzięczny, ale chyba nie mogę przyjąć propozycji. Dlaczego? To jakby przyjąć zbyt kosztowny prezent. Zapewniam pana, że nie. Pana dochody będą tak wysokie, że po paru latach będzie pan mógł otworzyć własny gabinet. Zgadza się pan? Byłbym szaleńcem, gdybym odmówił. Ale jednak czuję się zażenowany. Panowie właściwie mnie nie znają. Dlaczego mieliby mi ślepo ufać? Jesteśmy parą szaleńców. Nie mówmy o tym więcej. Jorge Luis się poprosi, żeby podano szampana. Musimy to uczcić. Ale żadnych ale. To rozwiązanie zadowala wszystkich. Umieram z ciekawości, kogo poznałeś? Doktora Alejandra Sierra. Znasz go? To przyjaciel dziadka Krystyny i najbardziej renomowany lekarz w Veracruz. Oddaje mi swoją prywatną praktykę. Poważnie, na 2 lub 3 lata. Całość dochodów dla mnie, wyobrażasz sobie? Ale w tym czasie będę mógł otworzyć własną praktykę. Teraz mogę porozmawiać z twoim ojcem i zapewnić go, że dam ci wszystko, do czego jesteś przyzwyczajona. Nie mogę uwierzyć. Myślałem o tym przez całą noc. Cuda się zdarzają i nikt nie pyta dlaczego. Należy okazać wdzięczność osobom, które się do nich przyczyniły. Jesteś zadowolona? Jestem szczęśliwa, nie posiadam się z radości, ale nic z tego nie rozumiem. Po prostu są na świecie dobrzy ludzie. Już sobie wyobrażam, jak ucieszy się mama Dolores. Był to film z serii Prawo do narodzin. Wersja polska, Studio Publishing.